NW Outdoor, Emil Handmade Knives. No, trzeci raz nagrywam tą recenzję. To trzech razy sztuka. Jak teraz nie wyjdzie, to się poddaję. Zmontuję to, co mam w shorta i nie będzie recenzji NW Outdoor od Emila. Przysięgam. Czyli jeżeli coś mi nie wyszło, to tego nie widzicie, nie? Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. To wasz ja, czyli Marek. I będziemy rozmawiać o ostrym. Nietypowa recenzja noża z głownią stałą od Emil Handmade Knives. We współpracy z Northern Woodsman, ale to zaraz wam powiem. W ostatnich miesiącach towarzyszył mi chyba na każdym wypadzie. Ostatnio wziąłem się za nagrywanie recenzji, dorwała mnie ulewa. Miałem plandekę, więc spoko, ale tak waliło w plandekę, że nie słychać nic, nie umiem tego wyczyścić. Dobra, pojechaliśmy teraz z Bondem na weekend, na ekspedycję, na nowe zakole rzeki Wdy. I było super. Padało zdecydowanie mniej, chociaż też. Za to była taka wichura, pozdrawiam Nish Nadin, żebyś pękł, zanim doleciałeś do Polski. To właściwie Nadin to chyba żeńskie imię, prawda? Recenzja o tyle nietypowa, że z EDC Kanciapy będziemy rozmawiać o tym, o NW Outdoor. Też wiele z was pytało, już jak mi się tylko zaczął pojawiać gdzieś na zdjęciach przy pasku, to o co to, o co to? To jest chyba trzeci nóż z jego stajni, który mam okazję i przyjemność recenzować, testować, używać. Pierwszy chyba był Dzięcioł, lata temu. Drugi był Moa, czyli zmodyfikowany trochę Emu, też taki chyba klasyczny model od Emila. A to jest NW Outdoor. NW Outdoor jest jednym chyba z trzech modeli, które powstały we współpracy z Northern Woodsman, czyli z Martinem, mam nadzieję, że źle nie powiem nazwiska, Wet, czyli Northern Woodsman. To jest gość, który na YouTubie może jest mniej aktywny, natomiast jest bardzo aktywny na Instagramie, zresztą gdzieś tutaj wam się pojawi, ma prawie 300 tysięcy followersów. I we współpracy z Emilem powstał właśnie ten nóż, nóż mniejszy, który chyba jest taki bardziej może przewidziany, albo przynajmniej na pewno można go nosić na szyi. A pierwszy był większy. Na pierwszego, tego większego jarał się Miłosz strasznie. Butcher's Knife, taki trochę kepartowaty powiedziałbym, czyli taki nóż rzeźnicki, nie? Troszeczkę wysmuklony nesmuk bym powiedział, nesmukł taki. Można powiedzieć, że klasyczny buszek. Prawie klasyczne, nie? Bo ekskluzyw na rękojeści, bo Emil z tego słynie, bo sam robi stabilizowane drewno, sam robi mikarty i tak dalej. Zresztą ma sklep, z którego korzystają też inni wytwórcy noży, chyba nie tylko z Polski. Więc rękojeść zawsze jest fikuśna. Kształt Spearpoint, czyli dobry do wiercenia, bo Bushcraft. Szlif Scandi, ostrzony na zero, wykonany z NCV1, czyli z 80 CRV2, ale o tym za chwilkę sobie pogadamy, jak przejdziemy na stolik, bo nie chcę was narażać na to, nie? Przez dłuższy czas. NW Outdoor. Emil Handmade Knives, do którego linki oczywiście znajdziecie w opisie. Obiecałem Emilowi tą reckę i takie przekleństwo pogody miałem ostatnio, że postanowiłem ją sobie nagrać tutaj. Tu przynajmniej nie wieje, nie pada, chyba że staram się wyraźnie mówić, to może trochę kropi. No i mam światło. Sorki wymachuję łapami, które są brudne, ale jestem po całym dniu szycia, a to nie tak wcale łatwo doprowadzić do porządku. Zaraz jak będziemy gadać na stoliku, to sobie założę rękawiczki, żeby tych, co są delikatniejsi, nie wprowadzać w obrzydzenie. Jestem fanem. Żadna to tajemnica, ale mimo wszystko postaram się być obiektywny. Służył mi na wielu wypadach, dzielnie służył, więc pogadajmy. A w międzyczasie przebitki z różnych wypadów, z różnej pracy, żebyście mieli pogląd, jak się nim faktycznie pracuje, żebyście się mogli lepiej poznać. Zapraszam na film. No ma to swoje plusy, jak się ma 1600 watów światła. Cholera. Ale zanim będziemy gadać o nożu, to pogadajmy o Emilu. Wrzućmy go na kręciołka, a w międzyczasie pogadajmy o twórczości Emila w oparciu o ankietę, którą mi wypełnił. Nazwa noża. Jeżeli z nazwą noża wiąże się historia, to ją opisz proszę w kilku zdaniach. NW Outdoor to nazwa tego modelu noża. NW oznacza, że powstał w kolaboracji z duńskim miłośnikiem bushcraftu Martin Wet aka Northern Woodsman. To kolejny z serii noży przeznaczonych dla ludzi lasu, sygnowany moim, jak i jego logo.
Wszystkie prototypy są testowane przy typowo obozowo-leśnych pracach, zanim finalny model trafi do sprzedaży. Ten model to ukłon w stronę klasycznych bushcraftowych noży z powiewem północnego klimatu. Stąd też stal wysokowęglowa i szlif Scandi. Z założenia miał być prosty, niezawodny i możliwie uniwersalny. Wymiary. Długość całkowita 23,5 cm. Długość głowni 11,5 cm. Grubość głowni 4,2 mm. Waga około 200 g. I stal to NCV1 80 CRV2. Twardość w HRC to 60. NCV1, z tego co pamiętam, ona ma różne maksymalne twardości w zależności od tego, czy się hartuje w oleju, czy się hartuje w wodzie. A w oleju to ona chyba ma tendencję też do gięcia się, więc chyba pewnie hartowana w wodzie. A o, można tam wyciągnąć chyba nawet powyżej 61. Ale 60 to dobrze. Będzie trzymał ostrość, może będzie trochę twardy i może gdyby był pełny płaski albo wyższy szlif, to by się może szczerbiła troszeczkę krawędź przy tam trafieniu na sęk czy coś, ale przy szlifie Scandi to jest aż nadto wytrzymałości. Sposób mierzenia twardości, miernik Rockwella, wykończenie głowni satyna. Kto hartował? Bo pytam zawsze nożoroba, czy hartuje samodzielnie, czy wysyła do hartowania. Emil napisał, że hartuje niezastąpiony Sławek Jędrzejczyk. Dużo nożorobów wysyła do Sławka noże, wiem, że ma doświadczenie duże i wszyscy są zadowoleni z jego roboty. Od jak dawna produkujesz noże? Będzie już jakieś 7 lat. Nie pamiętam, pierwszy był dziecią, ale to było to, już było ładnych parę lat temu, kiedy nasze historie, nasze ścieżki się przecięły pierwszy raz. Pokrótce, od czego się zaczęło, kto miał na to jakiś wpływ, dlaczego zacząłeś to robić? Tu chyba możesz odesłać do Recki Dzięcioła, tam już wyczerpaliśmy temat. Więc was odsyłam do Recki Dzięcioła, jeżeli chcecie zobaczyć poprzednie noże od Emila, których używałem, czyli Dzięcioła właśnie i Moa, to pewnie gdzieś wam tu wyskoczy w rogu. Zresztą też mogę wrzucić linki w opis filmu, może będzie wygodniej. Czy produkcja noży to twoje główne zajęcie, czy praca dodatkowa? Główne, oprócz tego zajmuję się produkcją materiałów na rękojeści dla innych twórców noży WW Epox Lab EU. To wam mówiłem. Emil też oprócz tego, że robi noże, robi też materiały na rękojeści. Stabilizuje drewna, robi też laminaty, więc też zaopatruje innych twórców. Jeśli chcesz, możesz podać swój wiek. 32 lata i wciąż rośnie. No dobrze, dobrze. Kurczę, to młody chłopak był, jakżeśmy się przecięli pierwszy raz. Z jakiego regionu Polski jesteś? Bielsko-Biała? Czy jeździsz na zloty lub gdzie można cię spotkać? Ostatnie cekę odpuściłem, na kolejne chciałbym wpaść. Ulubiony model własnego noża i dlaczego? NW Necker. O, to jest to właśnie, o którym wam mówiłem, ten mniejszy. Mały nożyk, który jest chyba najbardziej wszechstronny. Geneza nazwy działalności, skąd skrót? Mało popularne imię, które zapada w pamięć, stąd Emil Handmade Knives. Nie wstyd mi podpisać produktu własnym imieniem, tak już zostało. No i słusznie. Informacje dodatkowe. Zacząłem współpracę z kilkoma osobami, które mocno siedzą w tematyce bushcraftu. Nie przy komputerze, a głównie w terenie. Pozwala mi to intensywnie zbierać feedback do moich noży, stale coś poprawiać i ulepszać. Dzięki temu jestem w stanie tworzyć coraz bardziej ergonomiczne i przemyślane konstrukcje. Materiały, gdzie można zobaczyć moje noże podczas pracy, staram się regularnie udostępniać na Instagramie. I faktycznie Emil, zresztą ja zrobię shorta i też wrzucę Emila jako współtwórcę, to też będzie mogło mu wyskoczyć od razu u niego na Instagramie. O, raba! Zapomniałem zupełnie. Bardzo, 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 bardzo rzadko zdarza się, że nożorób, czy twórca, czy ślusarz, czy knife maker daje wam rabat, a widzę, że Emil napisał mi tutaj tak, bo mam to w ankiecie, zazwyczaj zostaje to puste. Niestety, wiem. Emil napisał 20% zniżki na wszystkie noże w moim sklepie, ważny kod, ważny przez tydzień od publikacji odcinka. Więc jeżeli widzicie ten odcinek, to kod już jest aktywny. Ja nic z tego nie mam z tego złotówki. Nawet jeżeli ktoś mnie nie lubi i nie chciałby mi dać zarobić, to śmiało może kodu użyć, bo nie ma to wpływu na mój portfel. Więc no, odsyłam do opisu filmu. A teraz pogadajmy o samym nożu. Zakładam rękawiczki, tak jak wcześniej wspomniałem. Nie, że lokuję Mechanixa, kupiłem je sobie sam. Kupiłem je bardzo tanio, bo była promka i kupiłem je za 32 zł. Ej. Sprawdźmy wymiary. No, zgadza się, może milimetr więcej. I tu jest. Długość głowni 11,5. Jeszcze raz sprawdźmy. 11,5 zgadza się. Do czoła okładzin jak ta lala. Grubość głowni 4,2. Sprawdźmy. No ja bym powiedział, że 4,1. Ale nie będziemy się kłócić o 0,1 mm. Jest to nóż gruby, przez to, że jest też szlif Scandi, to on naprawdę dużo zniesie, co będziecie mogli widzieć na fotkach. Kształt jest fajny. Czubek jest fajny, czyli sztych, bo można sobie nim wiercić. I wierciłem nim w suchym drewnie i wierciłem nim w zielonym drewnie. Spoko, naprawdę robi robotę. Ostatnio w ogóle wraca mi chyba przyjemność z używania tych właśnie Scandi szlifów. Szedłem w wyższe szlify, później lubiłem pełny płaski, bo super cieły i tak dalej, ale no faktycznie, ten Scandi coś sobie ma, tym bardziej w naszej działalności, gdzie no dużo pracujemy w drewnie, więc ten wytrzymalszy szlif, on ma zalety, też łatwiej się ostrzy na pewno, nie? Od bidy możecie go nawet na krążku od siekiery podostrzyć spokojnie, na płytce diamentowej, kurczę, na krawędzi kubka ceramicznego, no na wielu rzeczach, na pasku skóry, szczególnie jeżeli ktoś nie ma doświadczenia z trzymaniem tych kątów tak zwanych.
ręki, jeżeli można powiedzieć w ogóle o trzymaniu kąta z ręki, takiego wiecie, uczciwego, jak nie wiem, na systemie czy na prętach chociażby. Waga około 200 gramów, dobra, też sprawdźmy. Z rzemykiem. 201 gramów, dobra. To przez ten rzemyk pewnie ważony bez, co? Jak gość jest precyzyjny, to jest precyzyjny, nie? Odnośnie ceny, bo cena jest istotnym elementem. Tym bardziej, że powiedziałem o rabacie. Ten nóż Emil mi napisał, bo ja za niego nie płaciłem. Ja go dostałem do recenzji, do używania za darmo, żebyśmy mieli jasność i żeby też sprawę postawić uczciwie. Cena to około 800-900 zł w zależności od serii, materiałów na rękojeści, wykończenia. No bo wiadomo, że część z tych materiałów jest droższa i wykończenie czasami jest trudniejsze, czasami jest łatwiejsze, zajmuje więcej czasu. A to robocze godziny i za to trzeba dopłacić. Noże dostępne są w moim sklepie www.emilhandmadeknives.com. Nie wykonuję ich na zamówienie. Aha, czyli po prostu jak są, to można je kupić. Jak są niedostępne, to pewnie po prostu trzeba poczekać, aż będą, bo wiem, że Emil robi je partiami. Pochwa jest oczywiście ze skóry, widzicie. Emil też, mam wrażenie, jest to jeden z jego znaków rozpoznawczych, że robi te pochwy jak na twórcę noży dosyć fikuśne, bo część chłopaków, i to też nic złego, to nie jest, że ja się czepiam czy coś, ale część chłopaków niespecjalnie przepada za szyciem skóry, czy nawet robieniem kydeksu, więc idzie cały ich majstersztyk idzie w noże, a pochwy są zazwyczaj proste i tak dalej. No mają służyć do przenoszenia, ale już nie muszą być fikuśne. Część chłopaków, myślę, że nawet można powiedzieć, że większość skupia się raczej na samym narzędziu niż na opakowaniu. Myślę, że tak jak rozmawiam z ludźmi, z wami i tak dalej, myślę, że pochwa jednak jest jednym z tych elementów, który też ma znaczenie dla użytkowników i też jest elementem, który przyciąga uwagę i czasem myślę, że nawet, może nie jedynym, na pewno nie jedynym, ale myślę, że jest ważnym elementem, który decyduje o tym, czy ktoś coś kupi, czy nie, bo ten zestaw musi ze sobą grać. Dla mnie musi to grać i dla większości pewnie z was też musi to grać. No, oczywiście są ludzie turbopraktyczni lub którzy się upierają, że są turbopraktyczni i dla nich to nie ma znaczenia. Tu może być guma, tu może być cokolwiek, byle działał i tyle, nie? I może być w tym, w pokrowcu z kalosza. Też rozumiem, może nie do końca rozumiem, ale szanuję takie podejście. Pochwa typu dangler, czyli ma dodatkową szlówkę. Tu jest półkółko albo dering, zależy, różnie na to ludzie mówią. Szlówka jest oddzielnie. Można ją zdjąć, bo nie jest przeszyta. Co mnie troszkę wkurza, bo ja wolę, jak tu jest albo zanitowana, albo przeszyta, żeby mi nie uciekała. Plus zasadniczy jest taki, że jak ktoś ma boczki, to nóż wisi niżej. Plus dodatkowy, dodatni zresztą, jest taki, że można sobie założyć i zdjąć pochwę na pasek do spodni bez odpinania paska, bez wydziewania paska ze szlufek. No i można ją przyczepić też na przykład do plecaka. To też zauważalne u Emila przy chyba wszystkich modelach, że najczęściej pochwa kolorystycznie i tym takim sposobem malowania, ciapkowania jest dopasowana do tego, co jest na rękojeści. Podoba mi się, no lubię, jak to współgra, nie? Ale to już takie, to jest kwestia estetyki, to nie jest kwestia związana w ogóle w jakikolwiek sposób z użytecznością, nie? Narzędzia. Oprócz tego, że jak jest brązowa, to może na przykład spaść i udawać patyk i możecie ją zgubić, a jak jest ciapkowana, to może trudniej. No nie wiem, no troszkę szukam na siłę. To o pochwie, a teraz pogadajmy o samym nożu. Konstrukcja full tank, czyli co? Dla tych, którzy pierwszy raz słyszą o czymś takim, nóż jest wykonany z jednego kawałka blachy. Okładziny są pewnie klejone na epoksyd dwuskładnikowy i dodatkowo nitowane, ale generalnie nawet jakby coś pękło, odpadło i tak dalej, to nóż jest wciąż użytkowy. 4,1 mm według mojej słówmiarki, więc to jest naprawdę kawał blachy. Na rękojeści, tutaj w tym przypadku jest czeczota klonuje się jednolistnego i są przekładki z mikarty, bo nie wiem, czy to widzicie. Przy samym grzbiecie jest mikarta, później jest jeszcze taka cieniutka warstwa chyba jasnej mikarty i dopiero są okładki właściwe z czeczoty. Stabilizowana więc przesączona żywicą, pewnie poliestrową, epoksydową, nie wiem, ale przez to, że jest przesączona, to zachowuje się właściwie jak plastik, czyli jest dużo wytrzymalsza niż faktycznie zwykłe drewno, czy olejowane, czy woskowane, wiadomo. Rękojeść jest zamocowana, oprócz tego, że na pewno jest klejona, jest jeszcze do tego dodatkowo przynitowana na 5 nitów. Takie niuanse typu, że przelotka w dupce do przeplecenia tam paracordu, czy tutaj w tym przypadku rzemyka, to jest rzemyk, który już był w zestawie, ja go nie przyczepiałem. Jakbym przyczepiał, to bym nie przyczepił tego okrągłego, bo mnie wkurzają te okrągłe rzemyki, tylko zrobiłbym taki normalny, nie, rzemyk. Przelotka jest sfazowana, żeby nie było ostrych krawędzi, żeby nie, na przykład rzemień się nie haratał, albo parakord, żeby się nie przecierał. To doceniam, a to nie wszędzie się zdarza, prawdę mówiąc. Rękojeść wygodna, nie jest za cienka, co dla mnie ma znaczenie, bo jak jest za cienka rękojeść, to zawsze wam mówię przy recenzji, że ja czuję
jak dłużej nim pracuję, szczególnie właśnie jak nagrywam sobie przebitki, czy jak robimy coś, czy robimy coś w obozie dłużej, to ja czuję, że mi cierpnie przed ramię. A tutaj ta rękojeść jest taka akurat. Ona nie jest fikuśna, nie jest specjalnie podcinana, ma trochę szerszą dupkę, to też jest fajne, bo pewnie się ją trzyma. Tu ma lekkie wybrzuszenie na paluchy, ale jest taka akuratna i myślę, że i do mniejszej ręki, i do większej ręki będzie spoko działać. No i jak to w tych konstrukcjach typu bushcraft, czyli w tych spearpointach, zazwyczaj go praktycznie nie ma, tutaj i tak jest. Może on nie jest za wielki, ale zawsze to coś, lepszy ryc niż nic. Dodatkowo, na co warto zwrócić uwagę, myślę sobie, ja jako użytkownik i myślę, że wy też moglibyście zwrócić na to uwagę. Dla mnie jest to niewątpliwy plus. Zazwyczaj tego typu noże, czy pukko, czy buszki właśnie, one nie mają tutaj, to się nazywa notch po angielsku. To jest nacięcie między jelcem a początkiem krawędzi tnącej przy wyjściu szlifu, które powoduje, że łatwiej się go ostrzy, szczególnie na płaskich, na kamieniach, na płytkach diamentowych i tak dalej. Jak krawędź tnąca dochodzi do końca, do wyjścia szlifu i nie ma tego nacięcia tutaj, tego takiego półokrągłego zazwyczaj, można haratać ostrzałkę. Jeżeli to jest kamień wodny, to będziecie haratać kamień wodny, poryracie, porobicie wrzery. Jeżeli to będzie ostrzałka diamentowa, to prawdopodobnie poryracie sam nóż. Dla mnie to jest duży plus w tego typu konstrukcji. Szlif Scandi, to widzicie, szlif Scandi ostrzony na zero. Ja go też ostrzyłem na ostrzałce diamentowej płyty, na diamentowych płytkach z Lidla, starych jak świat, i poprawiałem go na skórce tylko tak. To on jest taki wtedy może mikroskonweksowany. Ta krawędź tnąca robi robotę, a poza tym to jest NCV1, czyli 80 CRV2. Kiedyś to była bardzo popularna stal. NCV1 i NC6 to są stale stopowe. One są do produkcji noży, one są do produkcji, jak często jak nie było materiału, to twórcy noży szukali, poszukiwali. One były bardzo, bardzo pożądane. Stare piły, takie tarczowe, duże, bo one były z NCV1. Teraz te nowe piły zazwyczaj są z byle czego i mają po prostu węgliki na zębach, spieki, coś, a te stare były całe z NCV1, jak ktoś dopadł taką wielką piłę tarczową, no to był w niebo wzięty, bo ładnych parę noży z tego można było zrobić. To nie jest droga stal, ale naprawdę jest w topie, jeżeli chodzi o pracę w drewnie. Agresja cięcia jest genialna tutaj tego noża, a jednocześnie jest wytrzymała. Przez szlif jeszcze jest w ogóle wytrzymała, ale też trzyma ostrość. Fajnie się ostrzy, nie ostrzy się skomplikowanie. Każdy sobie może to spokojnie naostrzyć. Oczywiście to jest węglówka, czyli trzeba jej pilnować. Jak będziecie ciąć kwaśne rzeczy, jak będziecie ciąć cebulkę i tak dalej, no to trzeba ją przetrzeć do sucha. Po używaniu najlepiej przetrzeć nawet, wiecie, ręcznikiem papierowym, czy rękawicą upierdzieloną przy boczku, czy czymś, żeby ona po prostu się natłuściła, żeby odciąć dostęp tlenu do powierzchni stali, żeby nie rudziała. Ja go używałem naprawdę dużo ostatnimi miesiącami. Dbam, ale dbałem też umiarkowanie, nie psychopatycznie dbałem o to, żeby on był suchy, wytarty i tak dalej. Jak widzicie, no ma tam jakieś, wiadomo, kreski, coś tam, może nie zawsze w tej pochwie też było zupełnie sucho i tak dalej, tym bardziej, że no taka pora roku i taka pogoda, że różnie to bywa, ale nie specjalnie oberwał. Myślę, że są stale, które dużo gorzej rdzewieją, dużo szybciej rdzewieją, są dużo trudniejsze do utrzymania w jako takim stanie przyzwoitym niż NCV1. Ja uwielbiam tą stal. Jeżeli się robi na cień, a jeżeli się robi cokolwiek takiego precyzyjnego w drewnie, czy jeżeli się używa samego czubka, żeby coś tam właśnie porobić w drewnie, to wystarczy tą stal, jak jest dobrze naostrzona i jak ma w miarę sensowny ten szlif, to jak ona się oprze o drewno, to włazi sama. Ja dlatego tak strasznie nie znoszę tej N690 nierdzewki, bo ona się moim zdaniem ślizga. Wiadomo też, nie? Osobiste preferencje i tak dalej, ale tutaj NCV1 żre sama. Jak ją położycie obok kawałka patyka, to może być tak, że za chwilę będzie oskrobany, naostrzony, ponacinany i tak dalej, nie wiadomo skąd. Kształt typowy, długość typowa, wygodna, jednocześnie można batonować. Wzięliśmy się z Bondem za batonowanie, żeby ponagrywać przebitki z batonowania. Dorwaliśmy jakiś taki kawałek stojącego sucharka, niby sosnowego, a był tak twardy, tak gęsty, miał tyle słojów, mimo że był niezbyt gruby, bo tam miał może 10 cm, może 9 cm, ale był naprawdę, to była twarda sosna. Można go spokojnie katować, nie? On zniesie dużo. Jeżeli już, to trzeba tylko uważać na rękojeść, no bo po pierwsze jest ładna i szkoda, a po drugie to wciąż jest drewno. Mimo że stabilizowane i wytrzymałe zdecydowanie bardziej niż zwykłe drewno, no to wciąż drewno, jak gdzieś przypierdzielicie, źle traficie i tak dalej, to ono w końcu może się poddać. Strasznie szanuję to, że mimo że są właściwie trzy warstwy po każdej stronie, bo okładka się składa z trzech warstw, to po prostu nawet jak się paznokciem jeździ, to nie czuć połączenia materiałów, co wcale nie jest takie proste do zrobienia. Czasami jest tak, nie? Szczególnie jak są właśnie rękojeść łączona z różnych materiałów, że czuć ząbki. Albo na przykład jest mikarta i drewno niestabilizowane. Ze stabilizowanym pewnie jest troszeczkę łatwiej. Nie dość, że jest stabilizowane, to jest jeszcze stabilne wymiarowo, a jak jest
na przykład drewno i mikarta i drewno zaczyna się gdzieś tam rozsychać czy coś, to po czasie na przykład potrafi się rozejść, potrafi się zrobić gdzieś tam szparka, nie? Albo potrafi się zrobić ciut szersze i czuć już ten skok wtedy. Grzbiet jest ostry, to też widzicie jak działa z krzesiwem. Do tego niewątpliwą zaletą NCV1, ja nie wiem czy większość z was, czy mniejszość z was, czy tylko niektórzy, albo w ogóle praktycznie nikt, używa grzbietu noża ze stali węglowej zamiast krzesiwa pierwotnego czy kowalskiego, wiecie, kutego. Ale sprawdzaliśmy i ta blacha NCV1 przy krzemieniu, który wcale nie był najostrzejszy, był powiedzmy średnio ostry, już tamtą krawędź powinienem też rozbić, żeby była nowa, ale krzesze jak nienormalny. Jak się wali krzemieniem o grzbiet tutaj tego noża, to, bo wiecie, jak się uderza krzemieniem o stal wysokowęglową, stal ma właściwości piroforyczne, czyli ulega samozapłonowi. Krzemień odrywa drobinki stali i te drobinki stali się zapalają, bo to też czasami ludzie mylą, że te iskry, które lecą z krzesiwa, wiecie, z krzemienia i krzesiwa są z krzemienia. Nie, nie, krzemień służy tylko do oderwania kawałków stali, a same iskry to są drobinki stali. Krzesze petarda. Ale niestety, to zresztą pewnie zobaczycie, a jak nie, to na kręciołku będzie widać, jak się tłucze krzemieniem w grzbiet, no to ten krzemień zabiera kawałki i to, że zabrał kawałki, widać, nie, po czasie. No, kwestia preferencji. Ja to robię rzadko. Mam ze sobą zestaw ogniowy, w którym mam dedykowane krzesiwo pierwotne do krzesania z krzemieniem i zestaw tam ze zęgloną bawełną, z kawałkiem chubki i tak dalej. I używam właściwie tego sposobu tylko, żeby sprawdzić, czy ten nóż to robi. Na głowni widzicie, jest logo Emila i jest właśnie logo Northern Woodsman, czyli Martina, którego serdecznie pozdrawiam. Chciałem go namówić, żeby powiedział dla was parę słów i chciałem, żeby powiedział po polsku, że pozdrawia ekwipunkowiczów, ale się chyba poddał, bo gadaliśmy, już mi później nie odpisał, więc może się przestraszył polskiego. Wiecie, no nie każdy ma takie supermoce, nie, żeby mówić po polsku. Musiałem zrobić przerwę, cholera, bo się przegrzał. Oj, ten kanon. Tak wygląda. Plusy, ergonomia. W rękawicy, bez rękawicy. Paradoks fikuśności noży Emila. Tu, gdzie mają być fikuśne, rękojeść, pochwa, spoko, ale tu, gdzie mają być użyteczne i uniwersalne, też spoko. Plusy? Na pewno ergonomia. Niezbyt fikuśna rękojeść w sensie kształtu, każdy chwyt. Plusy? Uniwersalność, bo jeżeli ktoś nie jest super maniakiem żyletki, to normalnie da się nim ciąć wszystko, łącznie z jedzeniem. Test cebulki zdał spoko, zupełnie. Wytrzymałość na pewno plus, no bo Scandi ponad 4 mm, to on zniesie, jeżeli się nie uprzecie, żeby go zepsuć, to zniesie wszystko tak naprawdę, łącznie z tyraniem. Może robić zakrzesiwo. Łatwość ostrzenia. Plusy na pewno w porównaniu ze zwykłym drewnem, niestabilizowanym, łatwość utrzymania w czystości. Plus dla mnie niewątpliwy, nacięcie, że można go sobie łatwiej ostrzyć. Minusy, jeżeli ktoś jest maniakiem żyletki, to może mu przeszkadzać szlif Scandi, bo on nie tnie jak żyletka, jak pełny płaski 3 mm. Nie ma dupki, to czepiając się na siłę, nie? Nie ma dupki odsłoniętej, ale drewno stabilizowane mikarta, można go spokojnie pobijać w granicach zdrowego rozsądku. Minusy? Rdzewieje, jeżeli ktoś ma dużo do czynienia z wodą, nie dba o narzędzia, albo na przykład ma do czynienia ze słoną wodą, to będzie musiał uważać, albo przegapi i będzie czyścił. Minusy, ale to już mój atawizm, że jest mizdra na wierzchu tu na tym kawałku, ale to też osobiste skrzywienia. Nie każdemu to przeszkadza, podejrzewam, że większość ludzi nie zwróci uwagi. On kosztuje 8-9 stów, co nie jest niską ceną za nóż w kategorii noża zwykłego, użytkowego, porównując często z produkcyjniakami, chociaż produkcyjniaki renomowanych marek często potrafią kosztować sporo więcej. Ale 20% rabatu. Jeszcze raz przypomnę, kod ważny 7 dni, ja nic z tego nie mam, a kod wam się wyświetlił tu, pewnie też będzie w opisie. 20% z 800 to jest 160 zł, a to już robi 640 zł, co w kategorii nóż od polskiego twórcy, z dobrej blachy, ze świetną drogą, ze świetnym drogim materiałem na rękojeści i skórzaną pochwą też nie byle jaką, moim zdaniem to już jest bardzo dobra cena. W dzisiejszych warunkach oczywiście, jeżeli dooglądałeś do tego momentu, to wiesz o czym mówię prawdopodobnie, bo jeżeli jesteś zwykłym użytkownikiem, dla którego noże użytkowe kończą się na gdzieś tam etapie mory, czy jakiegoś tam produkcyjniaka, powiedzmy za stówę, co nie jest niczym złym oczywiście. Zakładam, że jesteśmy podobni, więc tutaj mówimy w tych kategoriach o lepszej, gorszej cenie. To nie jest tanie hobby, nie? Swoje zarobione pieniądze można by wydawać dużo gorzej, na przykład przepijać. A tak to chociaż
można te hobby, że tak powiem, zrównoważyć. Bardzo fajny, mi leży, wiem, może nie jestem do końca obiektywny, bo lubię noże Emila, a to jest trzeci, który no też wpasowuje się w moje gusta i wyglądem, i użytecznością. Niewątpliwym plusem też jest agresja cięcia, bo NCV-1 jest wariatką, jeżeli chodzi szczególnie o pracę w drewnie. Jak ktoś zamówi tego typu nóż, ja nie mówię, że ten, bo to też musicie pamiętać, że recki nie są po to, żebyście od razu lecieli i kupowali, to recki są po to, żebyśmy sobie mogli wspólnie pooglądać, pogadać o plusach, o minusach i po prostu się pocieszyć naszą pasją odnośnie noży różnych. Tańszych, droższych, ręcznie robionych, z fabryk, z robionych w Stanach, w Polsce, w Chinach i tak dalej. Robionych w różnych miejscach na świecie przez różnych ludzi, w różny sposób, całkowicie ręcznie, ręcznie z wykorzystaniem, nie wiem, przystawek, maszyn i tak dalej. Produkcyjnie, masowo. Tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić, no. Wiem, jeszcze jedna rzecz, do czego się chciałem przyczepić. Pochwa jest szyta i zazwyczaj zakończenia nitek albo się robi w środku, albo się robi z wewnętrznej strony, czyli od lewej strony, czyli tej strony od ciała. A tutaj, o, już jedna nitka sterczy. To coś się musiało stać. No wystarczy ją przypalić. Ja wiem, to nie o to chodzi, tylko wiecie, żeby nie było, że jestem zupełnie nieobiektywny, że się zakochałem czy coś. Każdy ma jakiegoś bzika, nie? No, jednego albo 60 tysięcy. Zmieniłbym ten rzemyk, bo ten rzemyk tym się kojarzy okropnie, no ale to już tak też, żeby nie było, że tam ochy i achy. Jak potrzeba awaryjnie batonować, czy nie awaryjnie, batonować w sensie łupać większe drewka na mniejsze, czy robić nacięcia przy pomocy pałki i tak dalej, bo to też często ludzie, batonowanie, to tylko rąbanie, do rąbania jest siekiera, no nie no. Jak się pobija pałką, żeby porobić nacięcia, czy krzyżyki, czy jakieś tam fałki, coś, no to też jest chyba batonowanie, nie? W moich kategoriach jest. Może się mylę, nie? Nie znam się. Ale to w ogóle konstrukcja tego noża, to nie ten konkretny egzemplarz, tylko w ogóle ten typ noża jest, no, wytrzymały, no. On ma znosić dużo, nie? On ma znosić dużo, ma znosić też czasami potknięcia czy wypaczenia użytkownika, no. I znosi. To ma robić. Ma ciąć, ma strugać, ma łupać, ma krzesać. Ma przygotować żarcie, jak człowiek głodny w lesie, albo nie w lesie, nie? Bo można... Nie sprawdzają, słuchajcie, nie sprawdzają. Jak się używa poza lasem, to nie sprawdzają. Tyle chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że się w tej chwili dobrze nagrało. Mimo przegrzewania, itp., itd. Dziękuję za uwagę, szanowni państwo. Następny film na pewno będzie z lasu, bo byliśmy z Bondem na weekend i mimo wiatrów i mimo ulew, nagrywałem coś też tą małą kamerką, żeby się nią pobawić i żeby sobie ją potestować, więc następny film, jaki będziecie widzieli, to na pewno będzie nasza ekspedycja na Nowe Zakole w Dy i kurczę, przepiękną skarpę. No teraz ta pogoda jest jaka jest, nie? Ale jeszcze tam wrócimy, kiedy będzie bardziej spektakularnie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Szacuneczek!